far, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Tomasz Zadyma Gromadzki. Po swoim pojedynku, po większościowym remisie w pojedynku z Piotrkiem Tyburskim, Tomek, zapytam cię na sam początek, nie o sam werdykt, bo do niego oczywiście przejdziemy, ale o obraz tej walki, od środka. Jak ty czułeś się w tym pojedynku, jak ta walka wyglądała z twojej perspektywy? Pierwsza runda ciężko trochę było skrócić dystans, szukałem, nie wpadałem na nieprzygotowany, tak jak ja to widziałem. Dlatego może zbyt zachowawczo, ale pamiętajmy, że przeciwnik wtedy ma bardzo dużo sił, więc również jest wtedy niebezpieczny po prostu i to trzeba właśnie wtedy troszeczkę zachować bardziej ten dystans. Nie skracałem, nie podpalałem się, jak trafiłem gdzieś tam ten dół, to nie wychodziłem zbyt ostro, tylko właśnie staram się cofnąć. Może przespana trochę ta runda, no ale taki gameplan był, żeby dopiero ruszyć później. Druga runda, za późno ruszyłem, dopiero końcówka, to już było za mało, żeby faktycznie gdzieś tam coś odrobić, gdzieś tam przeciwnik mnie sprowadził do parteru. Nie dałem sobie wykończyć żadnej techniki, nic zrobić, ale też nic nie zrobiłem. Trzecia runda, z tego co już dowiadywałem się, rozmawiałem, jest możliwość punktacji 10-8, że to całkowita deklasacja. Też czułem, że ta runda tak wyglądała, też czułem, że wiele razy brakowało, zwłaszcza pod koniec tej ostatniej minuty walki, brakowało nieraz takiego tylko kropki nad i, a ostatnie 10 sekund to już naprawdę pływał i był bardzo bliski w ogóle knockdownu wyliczenia. Nawet sędzia mógł nawet wyliczyć w jednym momencie, że nie odpowiadał w ogóle, a nawet i może bliski skończenia po prostu przed czasem, nie? No właśnie, ale w tych początkowych fazach tego pojedynku, w tej pierwszej i w połowie drugiej rundy, to co było najtrudniejsze, żeby złapać ten rytm? Czy wyczucie tego dystansu, no bo różnica warunków fizycznych była ogromna, czy siła fizyczna, czy te elementy parterowe? Co było tutaj najtrudniejsze? Na pewno wszystkie te trzy, które wymieniłeś, ale muszę powiedzieć, że na pewno pamiętajmy, że ja wchodzę sobie w kategorię 83 kg 900 gram, gdzie ja mam na ważeniu, prawie się nie odwadniając, 81 700, czyli poniżej w ogóle możliwości górnego limitu, górny, a mój przeciwnik wiadomo, że nawet pewnie zbijając kupę wagi, ileś tam kilogramów osiągnął taki ten idealny ten limit, ten pułap 83 700 chyba miał, tak? W takim razie widać tutaj właśnie tę przewagę fizyczną warunków do wzrostu, ale na przykład mi warunki nie przeszkadzają wzrostu, bo ja zawsze umiem skrócić dystans. Tyle, że w stójce to zawsze skróciłem dystans i mogłem sobie rozkręcać swoje akcje. Tutaj już musiałem kończyć akcję, zanim ją zacząłem, ponieważ musiałem uważać na te obalenia. Nawet kopnięcia już w bliskim dystansie tak nawet nie. Jego kolana mi nie robiły wrażenia, nawet je wprowadzał, to blokowałem ładnie i nie trafiały celu na pewno bezboleśnie. Kopnięcia na łydkę z pierwszej rundy może faktycznie blokowałem, ale gdzieś tam coś lekko czułem, ale jak widać nie robiłem też na mnie wrażenia takiego, aż ta noga odlatywała, ale takie bardziej zamortyzowanie tego kopnięcia było, ponieważ wiadomo, że no nie kulałem, nie kuśtykałem na tę nogę i nie broniłem jej. Powiedziałeś, że nie zrobiły te ciosy na tobie jakiegoś większego wrażenia, no ale trafiał Piotrek i tym prawym prostym, chyba też kolana. Na tle twoich poprzednich rywali miałeś okazję walczyć na walkach na gołe pięści. Mocno bił mimo wszystko Piotrek, bardzo, na pewno bardzo dynamicznie, to było widać. No właśnie to, co powiedziałeś, to nawet widziałem na tarczy, że jest dynamiczny, więc w takim razie powiedziałem mojemu trenerowi, że jak trafi takim ciosem czysto, to może mnie ruszyć, naruszyć. Oczywiście no był taki cios, gdzie mnie trafił tak właśnie takim prawym, mocnym, bezpośrednim. Zatańczyłem, lekko widać było, że po prostu mnie do tyłu cofnęło. Oczywiście to zauważył, bo sędziowie trenerzy podpowiedzieli albo zauważył. Ja z doświadczenia po prostu cofnąłem się 2-3 kroki do tyłu, oparłem o siatkę, udało mi się wybronić ten moment, ten kryzys, jeżeli można to nazwać kryzysem faktycznie. Jestem w takim razie coraz bardziej doświadczony. Umiem walczyć z wysokimi przeciwnikami w innych formach walki typu kickboxing czy boks. Uczę się teraz jeszcze na płaszczyźnie MMA. Myślę, że mimo wszystko jak na ten czas trenowania mieszanych sztuk walki, zwłaszcza parteru, 10 tygodni około, myślę, że zdałem egzamin. No i trzecia runda to już była runda Tomka Gromadzkiego, który szybko nadrabiał straty. Punkty,
tak. To było to, co ty lubisz, twój żywioł, mocna wymiana i chyba w tym momencie czułeś się jak ryba w wodzie. No po prostu, no nic nie wchodziło, w sensie inaczej. Dwie rundy, plan był niczym, planowanie było wszystkim, tak? Planowaliśmy wszystko inaczej, nie wychodziło. Ostatnia runda po prostu odpowalamy za dymę, tak? I wtedy nadrabiamy albo po prostu szukamy nokautu. Normalnie w walce nie szukam nokautu, tak? Bo przez pierwsze dwie rundy nic na siłę. Zachowawczo próbowaliśmy po prostu gdzieś tam znaleźć po prostu moment. Nie wychodziły dwie rundy, nie było co po prostu ryzykować. Albo go znokautujesz, albo możesz przegrać. No i oczywiście, nie oczywiście, ale po prostu tak właśnie zrobiłem. Na żywioł, będzie co będzie. Ja i tak już nic było do stracenia, no i się udało właśnie zremisować, więc w takim razie plan zawsze inaczej. Plan po prostu był dobrze, skuteczny, ponieważ taki był w trzeciej rundzie właśnie takie hasło, do przodu idziesz po nokaut. A z twojej perspektywy wynik, werdykt sędziowski słuszny? Jeżeli tak powiedziałem, ja się jeszcze tak na mieszanych sztukach walki nie znam, jeżeli by tak patrzeć, że dwie rundy były jego, a trzecia moja, to powinien wygrać on, z tego co już rozmawiam z paroma osobami, które właśnie znowu, jak mówię, znawcy bardziej się znają ode mnie, czy trenerzy, czy ktoś się zna bardziej ode mnie, powiedzieli, że właśnie trzecia runda jak najbardziej 10-8 sprawiedliwie wypunktowana na moją korzyść. W takim razie, jak tak mi powiedzieli osoby, powiedziały osoby, które siedzą w tym sporcie długo, to w takim razie zgadzam się z nimi i gdybym była porażka, to bym się zgodził, ponieważ się nie znam aż tak. Uznam się na stójce, nie na parterze, nie na mieszanych sztukach walki jeszcze. Czasami nawet się śmiałem, że jak ktoś tam mówił o brazylijskim, a o zapasach, nawet nie wiem jeszcze odróżnić brazylijskich od zapasów, czym się różnią. W takim razie na razie widać, na jakim jest ten poziomie tutaj w tym sporcie. Ale właśnie po to są mądrzejsze głowy i ludzie, sędziowie, którzy sędziują w największych galach, którzy mi powiedzieli, dlaczego taki wynik i w takim razie zgadzam się z nimi w pełni. No i dla mnie jest tak najbardziej tak, że się cieszę. A gdyby padła propozycja rewanżu przez organizację Fame MMA, to jak ty się na to zapatrujesz? Czemu nie? Ale po prostu ja zawsze powiedziałem, czemu ja mam w ogóle jakiekolwiek warunki stawiać? Jeszcze mnie to zastanawia, zawsze zastanawiało. Od promotorów w boksie, od promotorów po gołe pięści, po promotorów w każdych formułach innych walki. Kiedy mnie zapytano, czy ten przeciwnik, powiedziałem tak, czy ten tak, a nagle mi wypisywał się jeden i drugi i był tylko jeden taki, który był niepokonany, chyba 20 czy wygrany, zero porażek. Promotorowi mówię też, zgadzam się, a on mówi, nie, no chory jesteś, nie. I dopiero promotor mówi, nie, ja mówię tak, nie, zawsze tak. Można zapytać wstecz każdego promotora, nie odmówiłem żadnej walki nikomu nigdy. No to jakie dalsze plany? Co teraz, jakie kolejne twoje zawodowe plany? Tak powiedziałem przed chwilą, nie odmówiłem nikomu. To będzie do na celowniku. Jadę. Bang. Bang. Dziękuję bardzo, Tomek. I czekamy. Ja mimo wszystko myślę, że kibice będą chcieli rozstrzygnięcia tego pojedynku. Fajnie. Bardzo fajnie. Cieszę się. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Power, caught a feeling alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.